Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Proszę Państwa, jakże przyjemnej, wspaniałej, radosnej. Gościmy mistrzów Polski, juniorów w siatkówce. To, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, jest czymś wyjątkowym, szczególnie tutaj dla nas, mieszkańców powiatu tomaszowskiego, dla władz powiatu tomaszowskiego. Ale drodzy Państwo, trzeba pamiętać, Tomaszów siatkówką stoi. Sukcesy w siatkówce tomaszowianie, zespoły i poszczególne osoby odnosiły przez ostatnie kilkadziesiąt lat. To jest wielka kuźnia talentów. Wy jesteście wspaniałymi naśladowcami, ale tymi, którzy sami sobie wykuli to złoto i doprowadzili do tego, że na powrót Tomaszów Mazowiecki jest przywoływany na wszystkich salonach sportowych w całej Polsce i nie tylko. Także jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy Was tutaj gościć, że jesteście naszymi ambasadorami, wyjątkowymi ambasadorami, którzy przynoszą radość, uśmiech, ale też i wiarę dla pozostałych sportowców z naszego terenu, że tu w Tomaszowie można osiągnąć taki sukces i zachęcacie w ten sposób wszystkich innych młodych ludzi do uprawiania sportu, a rozumiem, że jeżeli chodzi o siatkówkę, to w sposób szczególny. Drodzy Państwo, sukces na miarę ostatnich lat, mam nadzieję, że nie ostatni. Wspaniała drużyna, 14 wspaniałych, tak to można powiedzieć, którzy przynoszą nam chlubę i może tak, nie wszyscy wierzyli, ale taka była nadzieja, taka tliła się, a może. I tak z meczu na mecz okazywało się, że jesteśmy coraz bliżej, a później wielka radość u wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Drodzy Państwo, na początek przeczytam list gratulacyjny skierowany właśnie tutaj do naszych sportowców. Drodzy sportowcy, mamy za sobą moc wrażeń sportowych, których dostarczyliście nam podczas Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej. Wasze osiągnięcie napawa nas kibiców dumą i optymizmem. To wy jesteście przyszłością powiatu tomaszowskiego. Cieszę się, że to właśnie wasza drużyna swoim zaangażowaniem, treningom oraz wielkim poświęceniem doprowadziła do tego, że zdobyliście tytuł mistrzowski. Jesteście wzorem do naśladowania i doskonałym przykładem na to, w jaki sposób siła woli i samodyscyplina mogą rozwijać człowieka nie tylko zewnętrznie, ale także, a może przede wszystkim wewnętrznie. Niech idea walki fair play przyświeca wam w dalszych szczeblach rozwoju sportowego. Gratuluję sukcesów i cieszę się, że powiat tomaszowski może pochwalić się tak wspaniałymi osiągnięciami. Życzę wam, by osiągnięte przez was zwycięstwo było motywacją do rozwijania kariery sportowej, zdobywania kolejnych medali i zajmowania najwyższych stopni na podium. Szczęść Boże, podpisał starosta tomaszowski Mariusz Węgrzynowski. Dołączają się z tymi życzeniami obecni tutaj na sali członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, pani Elżbieta Łojszczych, pan Michał Czechowicz i pan Marek Kubiak. Teraz zapraszam do zabrania głosu trenera tej wspaniałej drużyny, pana Kamila Czapnika. Bardzo proszę. Dzień dobry, Czapnik Kamil, trener juniorów Lechii Tomaszów Mazowiecki. Chciałbym pokrótce przedstawić tutaj naszych zawodników, całą czternastkę, która wywalczyła Mistrzostwo Polski Juniorów w sezonie 2022-2023. Zacznę od Kacpra Sochy, jest to uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego, nasz wychowanek klubu od samego początku. Proszę bardzo, pokaż się nam tutaj wszystkim. Także no, w kolejnych etapach rozgrywek młodzieżowych, świetne występy, już w młodziku czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski, w kadecie złoty medalista, w juniorze złoty medalista, podstawowy zawodnik, zarówno drużyny juniorskiej, jak i drugoligowej. Jakub Sygitowicz, również uczeń pierwszego ELO, uczeń ogólnokształcącego. Również jak Kacper, wychowanek naszego klubu i w tych wszystkich rozgrywkach też biorący udział, też podstawowy zawodnik. Toma Filip. Filip jeszcze rok będzie juniorem, także też mocno na niego liczymy. Też uczeń pierwszego ELO i też od początku w naszym klubie wychowanek naszego klubu. Oliwier Nowak.
Również Oliwier jeszcze jest juniorem na przyszły rok, także też jest z nami od początku i też w wszystkich tych kategoriach wiekowych duży udział miał przy zdobywaniu tych osiągnięć. Wójcik Wiktor. Jeszcze o pozycji na boisku nie powiedziałem. Kasper środkowy, Kuba przyjmujący, Filip przyjmujący, Oliwier przyjmujący, ale również wykorzystywany na wszelkiego rodzaju innych pozycjach w ramach potrzeb. Wiktor libero, też od początku w naszym klubie. Jakub Panfil, to jest jeszcze tegoroczny kadet. Tu trzeba podkreślić naprawdę duże zaangażowanie naszych kadetów, którzy systematycznie cały rok pracowali w tej grupie 14 chłopców i też im mocno zawdzięczamy. Może to nie jest podstawowy jeszcze zawodnik, ale mówię, to jeszcze 2 lata gry juniorskiej przed nim. Dawid Suski, uczeń 2 ELO. Nasza głowa drużyny, rozgrywający. Od początku wychowanek w naszym klubie. Duże osiągnięcia, nagrody indywidualne, również powołany do kadry narodowej. Jakub Kubacki, libero, który tutaj też już miał w pierwszym zespole w Lechii swoje występy. Teraz to jest uczeń SMS Spała, także liczymy, że po szkole też nas tutaj będzie mocno reprezentował i wróci do naszego klubu. Aleksander Tokarski, zespół szkół ponadpodstawowych numer 2, środkowy też jeszcze kadet, także 2 lata przed nim szkolenia. Krawczyk Oliwier, libero ZSP numer 1, kadet, może jeszcze takich osiągnięć nie ma, ale świetnie pracuje, także zostaje u nas w klubie, też wychowanek. Lewandowski Adrian, zespół szkół ponadpodstawowych numer 6. Kolejna głowa drużyny, na którą liczymy w rozgrywkach młodzieżowych, też na pozycji rozgrywającego. Także przejmie po Dawidzie, mam nadzieję, tutaj na siebie dużo obowiązków wynikających z jego pozycji na boisku. Nowak Jakub. Kuba środkowy, także powoływany do kadry narodowej. Sezon w pierwszej lidze, sezon w drugiej lidze, od początku też obsypywany nagrodami po kolei od rozgrywek młodzików, kadetów i juniorów. Hędzelewski Marcel, uczeń 1 liceum ogólnokształcącego. W Marcelu to mógłbym tutaj mówić. Wszyscy wiemy, jak dobrze funkcjonuje w drużynie pierwszego zespołu. Nam też bardzo pomaga na tym etapie juniorskim. I Aleksander Rybak. Olek przyszedł do nas w tym sezonie, pochodzi z Olsztyna, grał w Gdańsku, zdecydował się na to, żeby dołączyć w tym sezonie do naszego klubu. Chyba nie żałuje, bo od razu świetny występ i niesamowicie wystrzelił w górę, także tylko gratulować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu trenerowi. Myślę, że jestem tutaj wyrazicielem wszystkich zebranych, że serdeczne podziękowania należą się również panu za tą pracę, jaką pan włożył, żeby przygotować cały zespół, poszczególne osoby do tego wielkiego sukcesu. Także serdecznie gratulujemy i dziękujemy i mamy nadzieję, panie trenerze, że w przyszłości podobne będą sukcesy. Tą poprzeczkę podnieśliśmy tu wspólnie i chcielibyśmy, żeby ona była na jak najwyższym poziomie. Teraz zapraszam dyrektor 1 Liceum Ogólnokształcącego, panią Ewę Męcinę, żeby tutaj w imieniu wszystkich dyrektorów powiedziała o tych uczniach, którzy, proszę państwa, są uczniami szkół ponadpodstawowych, tak? Czyli tych szkół, które są prowadzone przez powiat tomaszowski. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ponieważ z mojej szkoły jest najwięcej zawodników w tej zwycięskiej drużynie, dyrektorzy wytypowali mnie do tego, żebym zabrała głos. Proszę państwa, my się bardzo cieszymy i jesteśmy bardzo dumni z tego, że młodzież, która tak intensywnie trenuje i mamy świadomość, bardzo dużo czasu poświęca treningom na boisku i współpracy z trenerem, uczęszcza do naszych szkół i nie ma żadnych uwag co do warunków, jakie my tworzymy i dla nich. Jest to dla nas olbrzymia satysfakcja, że potrafimy, my nauczyciele szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat tomaszowski, tak dostosowywać naszą pracę do wymagań, jakie stawia nam dzisiaj profesjonalny sport. Cieszymy się jednocześnie też, że młodzież wybiera nasze szkoły, że nie poszukuje szkół poza naszym miastem, poza naszym powiatem, że nasza oferta edukacyjna jest na tyle dobra i że nasi nauczyciele są na tyle elastyczni, że chcą u nas
uczyć się i trenować z naszymi trenerami. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj wyjątkowa tu jest praca pana trenera i też w imieniu wszystkich dyrektorów chcemy bardzo mu podziękować za to, że potrafi z nimi współpracować i że nie ma do nas uwag. To jest też bardzo ważne, bo ja wiem, że pan prowadzi już na poziomie mistrzowskim tę drużynę i ma pan niesamowite doświadczenie, bo większość z nich jest od początku, czyli pan potrafi stworzyć najlepszego zawodnika w Polsce. To jest naprawdę wielka satysfakcja. I myślę, że to, co pan starosta powiedział, że nasza ziemia tomaszowska potrafi wychować, stworzyć takie warunki dla pracy, dla nauki, dla sportu, dla naszej młodzieży. I nasza młodzież pokazuje całej Polsce, że tu, w tym miejscu można osiągnąć najwyższe wyniki. I jesteśmy z tego bardzo dumni. Także dziękujemy zarządowi, panu staroście, dziękujemy bardzo panu trenerowi, że potrafił te kryształy tak pięknie wskazać. I mam nadzieję, że młodzież, która uczęszczała do naszych szkół, będzie, podsumowując te 4 lata, bo niektórzy z nich kończą, będzie miała satysfakcję, że ukończyła dobrą szkołę, bo pierwsze, drugie liceum, ZSP numer 1, ZSP numer 2, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Szkoła ZSP numer 6. To są naprawdę bardzo dobre szkoły, które mają srebrne i złote tarcze, więc potrafią świetnie uczyć, ale też i potrafimy dostosować się do wymagań wybitnych zawodników. Także cieszymy się, że młodzież jest u nas i tutaj na poświadczenie to, co pan trener powiedział. Do nas do szkoły w 4 klasie przyszedł Olek Rybak z Gdańska. I myślę, że warunki, jakie miał tutaj stworzone, zarówno w klubie, jak i u nas, dowodzą, że no, w dobrej kondycji idzie do matury. Więc myślę, że będzie wszystko dobrze. Dziękujemy i gratulujemy naszym panom. Dziękujemy bardzo pani dyrektor. A drodzy państwo, ja teraz zapraszam Dawida Suskiego, kapitana drużyny, żeby zabrał głos i powiedział kilka zdań na temat tego wspólnego sukcesu. Dzień dobry wszystkim. Co ja mogę powiedzieć? No, jestem z nas dumny. Każdy chciał osiągnąć jak najwyższy cel. Udało nam się to. Więc co, wchodzimy w dorosłą siatkówkę i teraz pokażemy, na co nas stać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Skromność, także to jest taka przepustka do tego, żeby zajść jeszcze dalej i wyżej. Teraz zapraszam członków zarządu powiatu tomaszowskiego, żeby wręczyli upominki naszym mistrzom i panu trenerowi, jak i również dyplomy uznania. Zapraszam. Thank you.
Proszę Państwa, wielki sukces. Naprawdę przysporzyliście nam wiele radości. Mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłości, że Wasza kariera sportowa będzie się rozwijała równie dobrze, jak i kariera naukowa, bo jesteście w elitarnych szkołach. Życzymy Wam oczywiście, żebyście egzamin dojrzałości zdali celująco i żebyśmy mogli wspólnie przeżywać Wasze dalsze sukcesy, tak jak mówię, zarówno na tej niwie sportowej, jak i również słysząc o Waszych sukcesach na konkretnych uczelniach, do których pójdziecie. Ja, drodzy Państwo, bardzo serdecznie chciałbym jeszcze raz podziękować za ten sukces, ale tutaj szczególne uznanie też dla Pana trenera Kamila Czapnika. To jest coś wspaniałego, coś wyjątkowego, o czym będziemy mówić przez długie lata, bo to jest ta wyjątkowość tego sukcesu. Mistrzowie Polski, moi drodzy, Mistrzowie Polski. Chluba dla całej drużyny, dla całego powiatu i oczywiście bardzo dziękuję naszym dyrektorom, tym wszystkim, którzy, tak jak tutaj wspomniała pani dyrektor Ewa Męcina, no potrafili być też na tyle elastyczni, żeby umożliwić w pełni wasz rozwój sportowy, nie zaniedbując oczywiście tego, co wiąże się z nauką w szkole. Także jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy tutaj, jako cały zarząd powiatu Tomaszowskiego. Życzymy kolejnych sukcesów i mamy nadzieję, że będziemy mogli spotykać się właśnie w podobnych, radosnych okolicznościach. Teraz zapraszam wszystkich do wspólnego zdjęcia. Mikrofon tutaj troszeczkę przesuniemy. Proszę bardzo.